dzisiaj jedziemy na żelazną trasę rowerową. No. Trochę późno, a jednak wcześniej, jak na nas. Ej, i rzepak kwitnie. Popatrz. Widzę, ale już takie zdjęcia mam. Fajne wiejskie klimaty. A to na razie tylko dojazd do żelaznego. Dojazd do żelaznego. Nawet jak gdzieś jak będzie z 80. Bo żelazne zaczyna się od? On się nie zaczyna, to jest pętla. No pętla, no w sensie... Nie kończy. No nie, no ale startujemy z Karwiny? Karwin. Z Karwiny. Właśnie wjechaliśmy na żelazny. No tak, no teraz zaczęły te znaczki. Birel. Właściwie teraz zaczynamy szlak żelazny, bo musiało się zacząć od... A żeby zacząć żelazny szlak, to trzeba zacząć od piwa. Okay, ale znowu jesteśmy w Polsce. Na fantastyczną wycieczkę mnie zabrałeś, wiesz? Jest naprawdę pięknie i pogoda jest cudowna. Wjeżdżamy na stary nasyp kolejowy. Może macie coś do jedzenia? Macie coś dobrego? Wszystko jest dobre, najlepsze jest jo. Ile tego dać? No tak, kilka, o. No. Mamy ciasteczka do kawy. Mamy ciasteczka do kawy? Tak. A ty co to masz? Smakuje mi. Ruszaj. Kolejny raz. Rzepak jest cudny. Przesuń się. O, inną minę zrób, jak to mówisz. I co, gdzie siadamy? Dla zastanowienia się, który kierunek jest dobry, bo już nie mamy znaków w stronę domu, nie? Bo zamknęliśmy pętelkę i teraz trzeba się wydostać z niej. Jest!
Cieszyn, Cieszyn jest. Cieszyn czeski dopiero. Tutaj jest skrzydeł? Pizza. Nareszcie. Znowu Polskę. Kończymy przygodę powolutku. Przejechane 90 km ponad. Jeszcze tylko obywatelski obowiązek. Kartek, a kartek. No. Pętelka się nam zamknęła. Mamy 96 km zrobione. Co powiesz na żelazną? Mam żelazne nogi po niej. Żelazne nogi.